Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony i dzisiaj w prostym poradniku iMovie pokażę Wam, w jaki sposób wprowadzić swoje własne napisy. iMovie jest świetnym programem, który naprawdę pozwala na szybki montaż, na montaż efektywny, całkiem dobrych filmów. Oczywiście ma swoje ograniczenia i jednym z tych ograniczeń są napisy. Jak spojrzycie na iMovie i to, co prezentuje tutaj nasz edytor, możemy faktycznie dojść do wniosku, że napisy są dość ograniczone i w dodatku jeszcze one nie dają się specjalnie personalizować. Szereg z tych presetów nie jest edytowalnych, nie możemy dobrać sobie kroju czcionki, nie możemy zmienić lokalizacji tej czcionki w naszym kadrze i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj właśnie pokażę, w jaki sposób wprowadzić swoje napisy utworzone w darmowym programie. Może to być program na przykład Google Doc albo Keynote. Jeżeli pracujecie na Macu, zresztą wiadomo, że iMovie jest na Macu, więc możemy skorzystać z tworzenia takiego pliku PNG właśnie na Macu. Ja już pokażę, w jaki sposób to zrobić. Najłatwiej zrobić to w programie Keynote i tutaj wejdziemy do utworzenia nowej prezentacji. Prezentacja klasyczna 16:9, na początek zaczynamy, dopasowujemy nasz obraz i tutaj, żeby zmienić proporcje naszego slajdu, wybieramy wymiary własne slajdu i wpiszmy tutaj powiedzmy 200x200 punktów. Mamy wymiary naszego slajdu, naszego napisu i teraz możemy usunąć ten dolny tekst albo go przesunąć. Powiedzmy, że chcecie zrobić coś takiego. I tu wpisujemy sobie super, prawda? W jakimś kolorze, który sobie sami wybierzemy. Format zmienimy sobie tutaj na przykład żółty i czcionkę. Załóżmy, że chciałbym Beba Sky. Tak, trochę większą tą czcionkę, żeby była wyraźna na naszym napisie. Pole tekstowe nie pozwala nam na zwiększenie, więc możemy przeciągnąć pole tekstowe i przejdziemy do napisu, powiedzmy 30 punktów. Świetny napis. Dobrze. I teraz zajmiemy się górną częścią i to jest i tu napiszemy sobie na przykład tekst, prawda? Tekst super, może po polsku napiszemy, żeby nas tak nie raził w oczy i chciałbym ten tekst mieć w jasno-niebieski. Tak jak teraz, taki błękitny czy seledynowy wręcz, powiększymy go do 40 tym razem, jeżeli pozwoli nam rozmiar naszego pola tekstowego, pozwala. Teraz przesuniemy to wszystko i tak to wygląda, prawda? Tekst super, może będzie jeszcze jedno pole, skopiujmy w takim razie to i zróbmy sobie mój super tekst. Tak, ale to chciałbym mieć czerwone, żeby to było naprawdę zarąbiste, żeby przyciągało wzrok i kłuło naprawdę w oczy. I to jest mój napis, prawda? To jest moja spersonalizowana czcionka. I teraz, żeby wprowadzić ją do naszego iMovie na oś czasu, musimy stworzyć plik w formacie PNG i transparentnym. Więc pierwsza sprawa, jaka jest dosyć istotna, to jest tło. Tutaj wybieramy opcję bez wypełnienia tłem. Tego nie widzimy w tej sytuacji, bo zwykle PNG pokazują nam się jako takie kwadraciki, taka szachownica. Tutaj tego nie widzimy, ale to nie szkodzi. I eksportujemy ten plik. Plik eksportuj do obrazki i musimy wybrać format PNG. Jeżeli wybierzemy format PNG, utworzy nam się taki folder, odpowiedni folder na pulpicie, najczęściej na pulpicie. Mój tekst, tak, wybierzmy biurko i eksportujemy w tym momencie ten tekst na biurko. Wracamy czyli opuszczamy już Keynote'a, możemy go zrzucić na razie na pasek. Wracamy do iMovie i w iMovie przeciągamy z folderu mój tekst ten plik PNG na oś czasu. I on z założenia tutaj u mnie akurat jest ustawiony jako 4-sekundowy. I zwróćmy uwagę, co się dzieje. Jeżeli popatrzymy teraz na naszą oś czasu, widzimy, że on nam nadpisuje narratorkę w postaci Tatiany. Więc trzeba skorzystać z funkcjonalności nie nałożenie klipu, tylko obraz w obrazie. I w tym momencie widzicie, że już mamy tekst transparentny, możemy go umieścić tutaj w rogu i powiększyć go, żeby on był duży i wyraźny, może trochę przesadziłem, trochę niżej, ale mniej więcej tak. Ok, tak jak teraz. I zobaczmy, co się stało. Teraz mamy ten tekst, jest już
sytuacja taka, że faktycznie jest on umieszczony. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że możemy przesuwać ten tekst w dowolne miejsce, tam gdzie chcemy go umieścić, na przykład w górny lewy róg, i on tam faktycznie będzie. Nie musimy trzymać się sztampy i dzięki temu wzbogacimy iMovie, które jest naprawdę niezłym, szybkim, efektywnym edytorem i o taką funkcjonalność. W kolejnych odcinkach pokażę Wam następne szybkie patenty, które ubarwią korzystanie z iMovie, programu bezpłatnego. Jeżeli tylko macie MacBooka, polecam ten program jak najbardziej. Na dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych epizodów związanych z szybką edycją wideo. Pozdrawiam, cześć.